serce, witam was na moim kanale. Tutaj Julia Makulnik. Moi drodzy, naprawdę nie sądziłam, że zobaczymy się tutaj tak szybko, ponieważ ogłaszam nową podróż. Mega się jaram, serio! Gdzie polecę? No oczywiście, jak to tradycja zobowiązuje, wchodzimy na Instagrama i tam zobaczymy, a teraz możecie zgadywać, gdzie lecę, z kim lecę. Wszystko będziecie mieć tutaj. Powiem wam, że jest to jedna z bardziej spontanicznych, że wszystkie moje podróże praktycznie są spontaniczne, moje życie jest mocno spontaniczne. Aczkolwiek, kiedy to nagrywam, ja lot mam jutro. Także musimy się spakować ogólnie w 2 godziny. W tyle jeszcze się nigdy nie pakowaliśmy. W ostatnim vlogu, jak się pakowałam na Hawaje, to już miałam wielki problem, bo mówię: o Boże, nie możemy się pakować przez tydzień, jak to w zwyczaju mam. Ale w 2 godziny to ja się jeszcze nigdy nie pakowałam. Także serio, musimy przyspieszyć tempo. Czas start, bo później mocne rzeczy też się dzieją. Ale to musicie być na bieżąco i pewnie zobaczycie w kolejnym vlogu, bo jestem tak podekscytowana, a w ogóle jest tak gorąco, ja już się muszę przebrać z tej bluzy, to nie był dobry pomysł, po prostu już się pocę! Prawda, ja nie sądziłam, że my się spotkamy tak szybko. Ja zdążyłam nagrać 2 domowe vlogi po mojej podróży. Dobra, bo później montowałam co prawda długo te Hawaje, więc nie nagrywałam domowych vlogów, ale still! Ja myślałam, że wiecie, tutaj content, mieszkanie, coś tam, spokojnie, to i tak będzie. Z krótką przerwą na kolejną podróż, no takiej okazji, oj takiej okazji, nie mogłam przegapić, moi drodzy, także no... Jak wiemy, bądź też nie wiemy, bo mamy zaległości, halo, co wy robicie? Zapraszam na mój kanał, musicie nadrobić zaległości. Zawsze latamy z podręcznym bagażem, bo nie ma co przepłacać, tak? Nigdy nie dopłacam za jakąś dużą walizkę. Ja na miesiąc normalnie do Tajlandii w plecach się zmieściłam, nie? Hawaje też podręczny, zawsze podręczny. Wszystko da radę, kochani. Ale, tym razem luksus, kochani, luksus. Ja po prostu, no co mam powiedzieć, no mam tę walizkę w cenie, no to wezmę. Także pierwszy raz w historii moich dłuższych podróży pakujemy się do normalnej, dużej walizki. Czy wy to rozumiecie? Rozumiecie, ja tutaj na pół roku w takim razie się mogę spakować, skoro ja na miesiąc do plecaka się potrafię pakować. Nie, a tak naprawdę prawda jest taka, że mam wrażenie, że jak ma się mały bagaż, to jakoś wszystko jest takie bardziej przemyślane. Może niekoniecznie u mnie, nie no, i tak jest naprawdę przemyślane, jakby wszystko jest naprawdę pod kontrolą, już jestem całkiem dobra. Aczkolwiek, teraz gdy mamy duży bagaż, to wiecie, człowiek już nie będzie tak pewnie wszystko analizował, myślał i zaraz włoży tutaj tyle rzeczy, że będzie się dziwił, że się mieścił w ten plecak wcześniej, bo na przykład jak ja jedę do moich rodziców, wiecie, na 3 dni, do moich rodziców, gdzie i tak chodzę w ubraniach wszystkich, tylko nie moich i w ogóle nie wiem, po co ja biorę te ubrania, naprawdę, nie mam pojęcia. W sumie w tej walizce nadal są właśnie rzeczy, ona jest tak ciężka, rzeczy z Rzeszowa, nie ubrałam nic. Nic z tej walizki nie ubrałam. Także generalnie ja mam problem z pakowaniem na takie krótkie, jakieś dziwne wyjazdy, ale na takie dłuższe raczej już problemu nie mam. Wszystko trzeba ogarnąć. Musimy na zakupy dzisiaj pojechać, musimy kupić jakieś rzeczy, w ogóle dezodorant mi się skończył. Ja przecież jako wrześniowa panna muszę mieć wszystko jak w zegarku, wszystko zapisane. Przecież ja jak jechałam na takie podróże, nie dość, że wszystko super planowałam, zapisywałam po prostu przez kilka dni, co ja potrzebuję, co muszę spakować, oglądałam wszystkie swoje filmy. No, to, no teraz to też obejrzę oczywiście. Jak sama oglądasz swoje filmy z pakowania. Julia w podróży numer 3 dołącza do tej... Dobra, Julia w podróży numer 4 dołącza do tej Julii. I tak samo oczywiście, że oglądam swoje filmy mojej ulubionej youtuberki Julii Makuni, która się pakuje zawsze na wakacje. Także teraz te filmy naprawdę mi pomogą. Jestem tak podjarana. Dobra, ja oglądam Julię Makuni, bo ja muszę wiedzieć, co ja mam spakować. Patrzcie, tutaj jeszcze miałam moją piękną różową walizkę, z którą niestety już się musiałam pożegnać. Wszystkie kółka mi wypadły, oprócz jednego, chyba miałam jedno kółko. Tak, jak ktoś nie oglądał vlogów z Hawajów, polecam, bo tam co vlog, to brak kółka. Punkt numer 1 to organizery, także idę do mojej przestrzeni typowo podróżowej, gdzie mam wszystkie takie rzeczy, kosmetyczki, te sprawy. Później oczywiście przewalę całą szafę, szukając wszystkich jakichś letnich rzeczy, które swoją drogą już powinnam mieć, bo musimy zrobić w ogóle organizację szafy, wiecie? Ale ja nie nadążam! Nie no, wrócimy i będziemy robić, bo już jest tak gorąco. O tak, milion różnych organizerów, kosmetyczek, wszystko mamy. Organizery, to jest moja rzecz w tej chwili najważniejsza. Czy one tutaj są wszystkie? Proszę. Pięknie, Julia tutaj ułożyła, o Jezus, ja tu mam w ogóle jakieś, o jeszcze kwiatuszki mi zostały, no i świetnie, Julia tej myśli, ułatwia sobie, o maski do samolotu, tego nie używam, jak wiemy, mi to niepotrzebne, ej, czajcie bazę, będzie vlog samolotu, o kurde, ej, po prostu tyle się dzieje, tak szybko, że ja w ogóle zapomniałam o tym, ale przecież, no ja wam nagram vloga z samolotu, Jezus,
Nie wiem, mocne to, mocne gówno, dobra. Jeden, drugi, super. Dobra, jestem na etapie selekcjonowania. Nie jest najgorzej, tu mam wszystkie stroje, tylko właśnie brakuje mi czasem jakiegoś dołu albo góry, także zaraz będą wielkie poszukiwania. W ogóle jak prałam po wakacjach poprzednich rzeczy, tutaj pralka mi złączyła gacie i po prostu to jest tak ciężkie do rozplątania, nie mam na to czasu, także zostawię to, no. Co pralka złączyła, tego nikt nie rozdzieli, przynajmniej nie w Polsce. Tutaj jakiś taki secik pewnie wezmę, jakieś takie różne... Wiecie, że ja lubię takie właśnie plażowe rzeczy, także jestem w niebie. Skarpeta rzecz jasna to must have. W ogóle fun fact, wydaje mi się, znaczy fun fact, którego nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ja te skarpety połączyłam jak byłam na Florydzie, w Miami, żeby sobie właśnie zakręcić te włosy i chyba od tamtej pory właśnie już tego totalnie nie można rozsupłać, po prostu tak to już jest mocno zrobione, tyle razy ja już to prałam, że to już jest naprawdę mega mocna więź. Jeżeli chodzi o pranie, to po prostu coś takiego, bo to w ogóle miałam na suszarce, teraz takie po prostu spodenki, jakaś koszulka na ramionczka. Oczywiście Jojo Julka też będzie, też ją zabieram na wakacje. Klasycznie sukienka Miami Barbie, tutaj sobie ją wtedy spięłam taką gumeczką, bo zawsze mam problem z tymi za długimi ramionczkami. Sukieneczka, którą miałam na Hawajach, bardzo fajnie mi się kojarzy, też ją sobie zabiorę. Z długich spodni to wezmę takie białe, one są z, bo też były pytanka, też je kupowałam jakoś ostatnio, z Pull&Bear'a takie białe i czarne, o które też mam bardzo często pytania, bo są moje ziomalskie, takie mega szerokie spodnie, one są z Bershki, ale je kupowałam sezon temu i uwielbiam te spodnie, zawsze jak wiecie, chcę się tak czuć luźno, nie wiem co ubrać, biorę po prostu takie spodnie, jakaś koszulka na ramionczko, one mają niski stan, są mega takie proste, dużo kieszeni, no są przewygodne. Chyba wezmę to. I uwaga, to jest sukienka, którą mam z liceum. Ja w ogóle znalazłam jeszcze inne, tylko muszę je przymierzyć. Śmieszne czasy, kiedy to było, serio. Teraz już moja siostra napisała maturę. Wezmę jeszcze taką sukienkę. Trzeba zrobić selekcję, bo całkiem mam sporo sukienek, ale ona jest z Noszę Sztukę. Na pewno obowiązkowo biała koszula z długim rękawem must have, chociaż zastanawiam się, kurde, czy tą brać. Znaczy nie mam jakiejś innej takiej luźnej, bo ona jest fajna, ładna, nowa. A na wakacje biała koszula, ja myślę, że ona już nie wróci w takim stanie. Wiecie, piasek, woda, coś, ja wybrudzę też sam, jaka jestem. To chyba nie będzie najlepszy pomysł. Jakieś takie staniki włóczkowe, topy. To jest jeszcze przed selekcją, nie? Ale jakieś o takie topy. O, w ogóle o ten bardzo często pytacie. On jest z Pull&Bear'a. Bardzo je lubię, bo one mają taki fajny materiał rozciągliwy. Fajnie też moim zdaniem trzymają piersi normalnie bez stanika. Taką granatową, tutaj jeszcze taki włóczkowy. Ta jest z Bershki. Ostatnio właśnie kupowałam taką białą z czerwonym. Jakaś taka różowa, ona jest z New Yorkera, bo też były pytanka. Tutaj po prostu tak, żeby sobie zarzucić. Czarna na ramionczka z New Yorkera. Ta jest z Sinseya. Tutaj oto też często pytanka, to z Bershki. Taki fajny topik i to jest ten sam topik, co tamten biały z czerwonym, też z Bershki. Z Pull&Bear'a. Nie wiem, czy tam się nie przejęzyczyłam. Jestem w Rosmanie i zawsze przychodzę na ten taki dział, gdzie są rzeczy miniaturkowe na podróże, bo zawsze wtedy sobie sprawdzam, czy będę wszystko mam. I na przykład, o, nie mam patyczków, krem do opalania się jeszcze przyda. Ty patrz! Jest w końcu, o! Nigdy nie mogłam znaleźć tego różowego, ale patrz, wszystkie są przecenione. Ten różowy. Ja, oczywiście, że mamy obsuwę, także dzisiaj chyba nocka bez spania, ale oto jestem. Teraz mamy godzinę, nie wyrobiłam się stamtąd w tylu korkach. 3 godziny ponad spędziłam w aucie. Mam nową walizkę, także jednak, proszę Państwa, jest różowa. Mam nadzieję, że wróci z 4 kółkami. Jest nowa. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak jakościowo. Jest ochnik, kupiłam ją chyba jakaś w outlecie, była też jeszcze na promocji. Także mam coś takiego, ale jest przepiękna. No i zobaczyłam ten kolor. No to, no, poleciałam na kolor, nie będę się oszukiwać, ale jest pięknie pudrowo-różowa i jest tak duża, porównując do tych wszystkich moich podręcznych. Jest naprawdę spora, także lecimy i tak z organizerami. No cóż, proszę Państwa, musimy szybko to ogarnąć, mam nadzieję, że pójdzie nam to już sprawnie. Mam tu jeszcze mój plecak z Tajlandii, właśnie go przyniosłam. Ja mam tutaj nawet jeszcze z lotniska, a to jest moja pamiątka po tym, jak ten plecak cały czas wszędzie przechodził, przez naprawdę sporą ilość lotów tam wewnątrz, w Tajlandii i tych takich głównych. Ale później, no ja zawsze miałam tutaj bardzo duży nadbagaż w tym podręcznym, ale później to już wiem, że przesadziłam i w drodze powrotnej kupowałam jeszcze tyle jedzenia, wiecie, jako pamiątki i tak dalej. W ostatnim vlogu z Tajlandii możecie to zobaczyć, że naprawdę miałam taki nadbagaż, ten plecak był już tak wypchany. No niestety, ale się do niego przyczepili, no i właśnie dali mi go jako rejestrowany i musiałam wtedy zapłacić za nadbagaż. No ale było to całkiem uczciwe, bo naprawdę przegięłam trochę, ale halo, nie mogłam się powstrzymać. Tymi produktami uwielbiam przewozić rzeczy, wiecie,
rzeczy, których nie ma do jedzenia w Polsce, zwłaszcza, że to była Azja i tam były super rzeczy, ale mniejsza z tym. Mam tutaj właśnie różne jeszcze organizery, bo to jest naprawdę game changer, jeżeli chodzi o pakowanie, wszystko jest zorganizowane, mniej miejsca zajmuje, także organizery totalnie. Czy będę potrzebować jakiś taki turystyczny ręczniczek? Chyba nie, woreczki, to będzie na bieliznę idealnie. Będę potrzebować taki wodoodporny. Mogę potrzebować. Przeszłam na razie z sukienkami i te długie sukienki zajmują całkiem sporo miejsca, ale mam dwie długie białe do ziemi, jedna czerwona. Jeszcze spakuję tutaj krótsze, to się idealnie zapnie i cały jeden organizer to będą sukieny. Dołożyłam te krótsze, tą różową Miami Barbie, tą niebieską i znoszę sztukę taką krótszą. Także sukieny skończone i mam nadzieję, że tam będzie żelazko. Nie no, myślę, że będzie, bo jest to całkiem pomięte. A wspomniałam jeszcze o tej sukience, do której wbiegałam do oceanu na Hawajach. Piękne, piękne momenty, także jeszcze bierzemy oczywiście ją. Państwa, organizer z ubraniami spakowany. Tutaj jeszcze spakowałam te wszystkie stroje kąpielowe w organizer. Tutaj mam bieliznę, piżamę, majtki, skarpety. I teraz lecimy z takimi już pierdółkami. Jak na przykład torba plażowa, dwie chusty, me wspaniałe na głowę. I biorę jeszcze czapy z daszkiem, trzeba chronić swoją głowę. Teraz mamy nasz zestaw matki Teresy, który zawsze podczas każdej podróży się przydawał, także oczywiście bierzemy, tylko tym razem już zobaczę, czego mi tutaj brakuje, czego tutaj nie mam, a co jeszcze mam, jakieś plastry, bla, bo kupiłam plastry wodoodporne, bo akurat plastry to coś, co zawsze u mnie się kończy, także trzeba tutaj uzupełnić zapas plasterków. Sobie jeszcze przesypać omega 3, spray do nosa, spray do gardła, jednak jeszcze mam kilka tabletek na głowę, to wezmę, jakąś aspirynę, jakiś gripek. Zastanawiam się, czy jeszcze brać maść na ból pleców. Kiedyś mi się przydała. Wezmę, jak mam dużą walizkę, no to sobie teraz można pozwolić. No już wiecie, 23 lata, to już nie mam żartów. Mam takie pudełeczko, tutaj sobie dam jakieś suplementy, uzupełnię. Całe szczęście znalazłam zdjęcie mojej notatki, którą sobie pisałam, gdy miałam lecieć właśnie na Hawaje. I tu mam wszystko zapisane, podręczny, główny, bla bla. Dobra, szybki czek. Biała koszula, w ogóle znalazłam jakąś taką białą koszulę powakacyjną, także wezmę ją, nie ma co brać nową. Gumki do włosów, o Jezus, te wszystkie rzeczy jeszcze trzeba. Elektrolity, probiotyki, bla 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 bla. Lecimy z kosmetyczką i lecimy tak, Yuandei żel do demakijażu, pianka do mycia Eveline, 50 tutaj L'Oreal, Acne Derm oczywiście bierzemy, Hydrolat taki wezmę, olejek taki weźmiemy z Kerastase i jeszcze takie coś do włosów, takie serum różowe nawilżające, to czarne z garniera, witamina C będzie w podręcznym, żel do higieny intymnej, czy zmieści mi się tu jeszcze szampon do włosów? Zmieści się to szampon do włosów, krem do twarzy, wezmę nowość, to prawda riski trochę próbować nowości, ale kurde, chciałam go wypróbować, był w kolejce, a teraz ten mi się kończy, wezmę go jeszcze do podręcznego, do samolotu, do naszego skincare samolotowego, ale tutaj wezmę ten nawilżający z Lancome, maszynki do golenia, maseczka do twarzy, albo w sumie te maseczki odłożę, bo i tak to jeszcze nie koniec, skoro możemy mieć pełnowymiarowe produkty, nie będziemy kupować na miejscu, także tutaj wsadzam jeszcze maseczki. Kupiłam teraz na szybko jeszcze taki SPF na taką mgiełkę z Victoria's Secret, maska do włosów, tutaj balsam z CeraVe do ciała, dezodorant, patyczki kupiłam takie małe jeszcze, jakieś takie wkładki kosmetyczne tej rzucę. To na tyle z kosmetyków, mam nadzieję, zaraz jeszcze będziemy robić końcowe podsumowanie. I teraz lecimy z moją klasyczną podręczną i tak, oczywiście maseczki do samolotu, wkładki pod oczy, płatki pod oczy, chusteczki do higieny intymnej, chusteczki do przemycia twarzy, chusteczki mokre, zwykłe, znaczy zwykłe jak niezwykłe. Oczywiście większość nam zostało tutaj po różnych podróżach, także kucyki pony znowu z nami w grze. Pasta. To jest coś, co się kończy, więc idę właśnie po kartkę i notujemy rzeczy, które trzeba jeszcze
Nie wiem, kiedy na szybko kupić, bo nie będę się chwalić, która jest teraz godzina. Szczoteczka do zębów, kubeczek menstruacyjny, jakieś tampony, wkładki, podpaski, dwie weźmiemy, balsam do ust Skillsa, olejek do łzy Nyxa, krem do rąk z The Body Shop, tip do nosa z Tajlandii, tu jest chyba nowy, który jest nowy. A ten weźmy różowy, niech będzie. Witamina C z La Roche, SPF również tutaj. Tutaj w Rossmanie kupiłam ten różowy do dezynfekcji rąk, dezodorant, krem nawilżający. Jakieś takie dwa plasterki z kucyków, pony są pod ręką, to jeszcze tutaj wrzućmy. Gumki do włosów dwie. Długopis oczywiście weźmiemy, bo on się zawsze przydaje. Może tutaj jeszcze psiknę sobie po prostu, bo to mam takie opakowanie, to będzie można się refreshing zrobić. Bo tak, będzie to znowu długi lot. Powiem wam, że naprawdę dobrze mi idzie. Właśnie sobie przypomniałam, robiąc wizę, że nie mam czegoś takiego jak ubezpieczenie nadal. Także właśnie sobie szybko ogarniam ubezpieczenie. Naprawdę to jest jedna z najbardziej spontanicznych takich dalszych podróży. Czas otworzyć nasze różne... Czemu co? Różki diabełka. Jakieś oczywiście kwiatuszki, spineczki, rzecz jasna, wakacyjne. No maskę, tak samo jakaś biżuteria, kwiatuszki, muszelki. Wszystko znowu wraca do gry. Naprawdę nie sądziłam, że tak szybko. Chcę mi się tego wyciągać, więc wezmę całe opakowanie różnych pierdółek do włosów. Obstawiajmy, ile razy tego użyję. Tam, aby to było chociaż raz. Dobra, teraz lecimy z jakimiś spineczkami, gumeczkami, gumki do włosów, weźmy jakieś spinki, dobra, to już nam wystarczy, o, te małe gumeczki jeszcze możemy zabrać, no i jakieś kokardki, no kokardki trzeba. Ertaga tutaj od Olci wsadzamy, mają listę i lecimy z elektroniką, bo jej tutaj trochę będzie. Generalnie powiem wam tak, no nie jest najlepiej, ale idę. Już kończę to, spisałam sobie rzeczy, które muszę zrobić. Dlaczego miałam ogólnie 2 godziny na spakowanie? W międzyczasie nagrywam też kilka innych odcinków, które będę wylatywać po tym. Także to trochę się dzieje, ale no nie wyrobiłam się ze wszystkimi. Nie wiem, jak ludzie potrafią się pakować w 2 godziny po prostu i pamiętać o wszystkim. Zrobiłam makijaż i lecę spać, żeby chociaż troszkę się przespać. Włączyłam na razie powerbanka do ładowania. Także niech się ładuje, niech się zdąży, bo zapomniałam o tym. Dobra, byłam szybko na zakupach, dokupiłam mugę, pastę do zębów, aflumarin, w razie czego, bo się tam skończył. Gumy do życia, oczywiście do samolotu, maskę, skarpety białe w pepko, bo skarpety zawsze nagle nikną, także niech sobie będą i jeszcze takie przeciwdeszczowe. Jeżeli chodzi o buty, to klasycznie biorę moje Birkenstocki, czy jakim tam, i te moje sandałki z The North Face'a. Klapki czarne zwykłe jeszcze wezmę, no i jadę w New Balance'ach, tyle. To co jeszcze dopakowałam, to jest taka mata, którą kupiłam w Pepco za 25, po prostu taka plażowa, różowa, piękna. Tu jeszcze dopakowałam jakieś kosmetyki, szkatułkę. I co? I przedłużacz. Zawsze ktoś brał przedłużacz, teraz jest moja kolej, bo jak macie milion sprzętów, to jest naprawdę fajny lifehack, żeby zabrać, zwłaszcza na przykład jak gdzieś jest on, na przykład inna przejściówka, no to sobie bierzecie właśnie ten jeden taki adapter, macie kilka kontaktów za jednym zamachem. Nie wnikajmy, naprawdę, co tu robią kinderki. Po prostu zamknijmy to już. Dobra, robię jeszcze ostateczny przegląd. Mam nadzieję, że wszystko jest po prostu już... Mam dość! Lecimy. Jestem trochę zestresowana, nie powiem, bo serio jest mega mało czasu, także chcę już to wszystko zamknąć. Także tak, paszport jest, ubezpieczenie jest, kantor to już na lotnisku, bo nawet nie zdążyłam. Revolut, jakaś karta jest, apteczka jest, elektronika, GoPro, aparat, statyw duży. Do spania taka, kupiłam za 12 zł jeszcze w Pepco. To jest to, o czym mówię, ta walizka jest naprawdę tak olbrzymia. A i tak musiałam niektóre organizery, na przykład ze strojami i kosmetyczki, przekładać do mojej podręcznej. I nie wiem, ja nie wiem, jak to jest, naprawdę. W mniejszy bagaż jakoś łatwo je się spakować. Jeszcze raz mam coś takiego jak waga w ogóle u mnie w mieszkaniu, także zobaczmy, bo to będą kurde ważyć. Jezus. Jakie się wcześniej pakowałam? Ty, 24, wszystko jest? Kurde, idealnie chyba. Jeśli chodzi o podręczne, tutaj włożyłam statyw i tutaj mam ten kolejny statyw. Kosmetyczka, którą pakowaliśmy razem, to jest kosmetyczka z kosmetykami, ale to naprawdę nic nie zmienia. Nasza apteczka, elektronika, iPadzior i pod spodem jest jeszcze jeden organizer ze strojami kąpielowymi. Wkładam mój piękny paszport. Po bokach oczywiście są powkładane jeszcze gumy do rzucia, jakieś chusteczki, ich nic nie za wiele. Ostatnia rzecz, idealna na podróż, dostałam paczkę od Noszę Sztukę i jest tutaj dresik, który sobie wybrałam na mą podróż. Także jestem mega ciekawa. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo oczywiście wszystko spontanicznie. Otwieram go w ostatniej chwili. Bluza. Widziałam spodenki, a nie długie dresy. Dobra, wiem, że będziemy już martwić w kolejnym vlogu. Dziękuję, moi drodzy, lecę już suszyć włosy.
Albo nie, nie ma czasu. Przebieram się i widzimy się w kolejnym vlogu i zaczynamy vloga samolotowego. Mega się jaram, także do zobaczenia, buziaczki, pa pa!